jak Makłowicz, Makłowicz, żyć jak Makłowicz, Makłowicz. Robert Makłowicz to postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Krytyk kulinarny, podróżnik, historyk, a przede wszystkim prowadzący programów łączących wymienione cechy. Oprócz tego napisał kilka książek, prowadzi wykłady jako gość specjalny, a także ma doświadczenia z dubbingiem, o czym się ostatnio zrobiło głośno z racji jego roli w nowym filmie Asterix i Obelix Imperium Smoka. Oprócz tego występuje jako aktor głosowy w radiowym serialu Niech Usłyszą. Jest to postać na tyle ciekawa, że od jakiegoś czasu chodził za mną pomysł iceberga właśnie o nim. Chciałbym wam przy okazji podziękować za 20 000 subskrypcji i mam nadzieję, że będę rozwijał się jeszcze bardziej. Zaczynajmy! Czasy mamy takie, szanowni państwo, że niemal całe życie przenosi się do internetu, zatem i ja się tam przenoszę. W 2020 roku niemal z rozpoczęciem pierwszego lockdownu Robert Makłowicz zadebiutował na YouTubie. Pierwotnie jego kanał wyglądał raczej na coś w rodzaju vloga, gdzie zajmował się głównie opowieściami ze swojego życia, czytaniem literatury oraz gotowaniem w swoim domu. Spodziewałem się wtedy, że będzie to taki sympatyczny dodatek do twórczości na czas lockdownu, który będzie tworzył hobbystycznie do działalności telewizyjnej. Jednak to, co się wydarzyło z czasem, przekroczyło moje oczekiwania. Gdy zaczął realizować na serwisie pełnoprawne programy podróżnicze, seria ta stała się moim zdaniem najlepszą z jego dotychczasowej twórczości. Głównie dlatego, że Robert Makłowicz czuł się o wiele bardziej wyluzowany i nie krępowały go wytyczne telewizji oraz czas antenowy. Kanał ten zaowocował wieloma memami typu czy też sceną z kotem obserwującym jego poczynania. Co ciekawe, kanał nie powstał spontanicznie przez koronę, do czego Robert przyznał się w wywiadzie, mówiąc, iż założył sobie konto parę miesięcy przed faktem, jednak dopiero podczas pierwszej fali uznał, że to dobry czas, by zacząć dodawać filmy. Jednak koronka nieco przyspieszyła plan otwarcia, gdyż pierwotnie chciał to zrobić po Wielkanocy, a tak stało się to kilka tygodni wcześniej. Podróże kulinarne Roberta Makłowicza to program emitowany w latach 1999-2008 na antenie telewizji polskiej. Jego producentką była Ewa Wachowicz, która zobaczyła testowe nagrania pana Makłowicza, o których będzie później, i postanowiła wprowadzić je na antenę. Często widzowie łączą ten program z serią Makłowicz w podróży, jednak jest między nimi kilka różnic. Po pierwsze, seria podróży kulinarnych była szczególnie w pierwszych kilku sezonach głównie programem o gotowaniu, gdzie odwiedzane miejsca stanowiły raczej tylko tło do tematu odcinka. Po drugie, Makłowicz w podróży był już autorskim programem Roberta i jego żony, więc mieli większą swobodę w doborze odwiedzanych miejsc i położyli nieco większy nacisk na motyw podróżniczy. Wywołało to teorie rozdmuchiwane przez plotkarskie media, według których Robert Makłowicz miał zmienić producenta z powodu konfliktu z Ewą Wachowicz, jednak okazało się, że po prostu ich drogi rozeszły się, gdyż Ewa przeszła do Polsatu ze swoim autorskim programem i mimo chwilowej szorstkiej relacji nie był to żaden istotny konflikt. Mimo nacisku na gotowanie, seria podróży kulinarnych była programem innowacyjnym. Niektóre odcinki były bardzo pomysłowe, jak chociażby gotowanie na skoczni narciarskiej, gdzie podobno miał doprowadzić do zapruszenia ognia, jednak na nagraniach nie ma tego momentu i nie wiadomo, jak dokładnie się to stało, albo w Opolu, gdzie gotował w basenie, będąc zanurzony w wodzie. Są także odcinki, które zasłużyły na osobne wspomnienie, ale o tym w dalszej części filmu. Ależ on żre koperek, no to będzie zdrowy piesek, proszę. Koperkowy pies to potoczne określenie na bulldoga ze słynnej sceny z odcinka pod tytułem Z Wrześni do Poznania, w którym Robert Makłowicz karmi psa koperkiem i ten fakt bardzo go rozbawił i stał się niezwykle popularnym memem. Nie była to jednak jednorazowa scena, gdyż koperkowy pies powrócił niedługo potem. Został przedstawiony jako wielka osobistość i mogliśmy się dowiedzieć, że nazywa się Louis. Mało tego, koperkowy pies stał się tak popularny, że w oficjalnym sklepie Roberta Makłowicza posiadał on dedykowaną koszulkę. Koperkowy pies dzięki temu występowi stał się swojego rodzaju celebrytą i posiada nawet własny profil na Instagramie, a z okazji 30. finału WOŚP sprzedano w licytacji spacer z koperkowym psem Louisem za 500 zł. Filmiki z tej serii to chyba najbardziej wiralowe memy z Robertem Makłowiczem. Najpopularniejszy odcinek 104 uzyskał prawie 5 milionów wyświetleń i serii powstało tak dużo, że pierwotny autor Peter Fox stworzył serię ponad 300 epizodów tego typu, a nawet nie liczę wrzutek od innych użytkowników. Kompilacje te były zainspirowane stylem mowy Roberta Makłowicza, który oprócz kwiecistego słownictwa często zacinał się na chwilę, mówiąc wspomniane. Sam bohater tego mema zna filmiki ze swoją osobą i podchodzi do nich pozytywnie, mówiąc, że to dla niego bardzo miłe, iż ludzie bawią się jego twórczością. Co ciekawe, w 2005 roku Robert Makłowicz wystąpił w reklamie proszku, a jakżeby innego niż gdzie wypowiada frazę, która wiele lat później stanie się kultowa. A ja ruszam dalej. Kwador może. Makłowicz w drodze, znany także w jednym sezonie jako Makłowicz w Polsce, to seria tworzona dla kanału Food Network w latach 2017-2020. Wtedy to stacja należąca do TVN zrezygnowała z oferty Makłowicza i zakończyła współpracę. Oczywiście, podobnie jak w przypadku podróży kulinarnych, brukowce szukały sensacji i tym razem skonfliktowana miała być Magda Gessler, która to jest jedną z twarzy TVN. W 2012 bowiem Makłowicz krytykował program Kuchenne Rewolucje za przekładanie dram i lokowań produktu nad kulinariami. I tutaj, podobnie jak w przypadku Ewy Wachowicz, plotki okazały się rozdmuchane i obie strony dementowały ten konflikt. Po zakończeniu serii Robert Makłowicz postanowił nie szukać dalej pracy w telewizji i założył kanał na YouTubie. Dalmacja to kraina ciągnąca się wzdłuż wybrzeża Chorwacji, w której to Robert Makłowicz posiada swój drugi dom. Region ten jest bardzo obszernie ukazany w kilkunastu odcinkach jego autorstwa i sam Robert przyznaje, że dzieli swoje życie między Dalmacją a Krakowem. Mieszka on w niewielkiej wsi na półwyspie Pelješac, a jego dom został nawet odnaleziony przez jednego z fanów. Makłowicz chętnie go ugościł i uciął z nim krótką pogawędkę, jednak jego miłośnicy zawarli między sobą umowę milczenia, chwaląc eskapadę, ale jednocześnie nie ponawiając prób odwiedzin, aby zapewnić gospodarzowi spokój. Według opowieści Dawida znalazł on posiadłość Makłowicza, pytając lokalnych mieszkańców, którzy go doskonale znali i cenili. Jednak pierwotnie Robert Makłowicz wcale nie planował mieszkania w Dalmacji. Jego docelowym miejscem miały być Węgry, gdzie nawet miał już zakupioną działkę i plany na budowę domu. Okazało się jednak, że koszty inwestycji przekraczają budżet Makłowiczów, więc jego żona znalazła ofertę w Dalmacji, na co małżeństwo dość szybko się zdecydowało, gdyż ten region także był dla nich wymarzonym miejscem. Przodkowie Roberta Makłowicza to temat bardzo zawiły. Posiadał on bowiem korzenie polsko-węgiersko-ukraińsko-ormiańsko-austriackie, co tłumaczyłoby jego zamiłowanie do tych rejonów, a w szczególności historii Austro-Węgier. Co ciekawe, przy nieco innym przebiegu wydarzeń mógłby mieć inne nazwisko, gdyż rodzina jego dziadka używała także nazwiska Makłowicz. Wychowywał się w otoczeniu inteligenckim, gdzie picie herbaty z filiżanek i zwroty typu panie hrabio były na porządku dziennym. Swoją żonę Agnieszkę poznał w telewizji, gdy pracował nad swym programem, pobrali się w obrządku ormiańskim. Ceremonia nie dość, że trwała 5 godzin, to Robert Makłowicz nic z niej nie rozumiał, gdyż ksiądz mówił po ormiańsku właśnie. Posiadał także dwóch synów, Mikołaja i Ferdynanda, którzy poszli w ślady ojca. Pomagają mu w prowadzeniu interesów, a Mikołaj dodatkowo ukończył szkołę gastronomiczną w Szwajcarii i obecnie działa w branży restauratorskiej i winiarskiej. Więcej na temat jego rodziny możemy się dowiedzieć w odcinku specjalnym Rodzinna Dalmacja. W 2017 media obiegła głośna informacja o wyrzuceniu Roberta Makłowicza z TVP. Miało być to spowodowane krytyką ich reklamy, w której padło z jego ust zdanie: telewizja smakuje wyłącznie słodko i doskonale. Okazało się, że było to zedytowane zdanie z reklamy nie TVP jako telewizji, a ich programu Bake Off, w którym on występował. Makłowicz wyraził oburzenie na swoim facebookowym profilu, co skutkowało nie tylko zwolnieniem, ale i pozwem od telewizji polskiej. Jego kariera w TVP i tak była już dość chwiejna, gdyż pierwotnie zarząd podsunął Robertowi gotowy tekst do reklamy ich stacji, na co ten odmówił, mówiąc, że nie będzie chwalił TVP jako całość, gdyż uważa ich programy informacyjne za propagandę. O konsekwencjach tego odejścia wspomnę w innych rozdziałach tego iceberga, jednak TVP po latach obrażania się na Roberta Makłowicza postanowiła go ostatnio wykorzystać do zasięgów. Pod koniec 2020 roku Telewizja Polska uruchomiła nowy kanał o nazwie TVP Alpha, który ma być skierowany do nastolatków. Kanał ten promuje się emisją archiwalnych odcinków programów z Makłowiczem, gdyż te należą prawnie do TVP właśnie. Decyzją stojącą za tym miał być fakt, że wśród nastolatków Robert Makłowicz jest bardzo popularny ostatnimi laty, jednak czy nastolatkowie będą chcieli oglądać telewizję, która atakowała ich idola, mając jednocześnie na YouTube nie tylko darmowe archiwalne odcinki, ale także kanał Makłowicza prowadzony na bieżąco? No jakoś wątpię w sukces TVP Alpha. Sajgonki po bawarsku albo Stroganów. Michał Giełczak, znany także jako Radomski Makłowicz lub Żul z Radomia, to mieszkaniec tego miasta, który zmarł w ubiegłym roku w wieku 44 lat z powodu choroby alkoholowej. Zasłynął on z filmików, na których parodiuje styl mowy Roberta Makłowicza, a filmy z jego udziałem stały się swego czasu hitem internetu. Michał został także lokalnym celebrytą i miał okazję spotkać się w Warszawie z Robertem Makłowiczem, który pochwalił jego filmiki i zaprosił go na bigos. Polecam zajrzeć na facebookowy profil Pawła Mosiołka, który był przyjacielem zmarłego Radomskiego Makłowicza i nagrywał z nim livestreamy, których prowadził z nim wywiady. Można z nich się dowiedzieć, że posiadał mieszkanie i próbował zmienić swoje życie chodząc na terapię, jednak niestety mu się to nie udało. Robert Makłowicz to nie tylko wielki miłośnik historii kulinariów, ale także muzyki. I nie są to wyłącznie utwory muzyki klasycznej, ale o dziwo bohater tego iceberga słuchał także muzyki hard rockowej czy punkowej, a do jego ulubionych zespołów należy Deep Purple. Mało tego, Makłowicz był perkusistą w hard rockowym zespole o nazwie Death Boys, który jednak nie wypłynął na szersze wody i zakończyło się na kapeli garażowej. Sam ten zespół ma swoje lost media, gdyż Death Boys miał nagraną szpulę z utworami, która jednak zaginęła i nigdzie nie da się odnaleźć jakichkolwiek zapisów ich twórczości. Na fali swoich muzycznych zainteresowań prowadził na Nuance serię podcastów o nazwie Od Pankroka do Bartoka, w którym to możemy spotkać wiele gatunków, muzykę bałkańską, klasyczną, rockową, a jeden z odcinków jest nawet o używkach. Grudzień 2020 roku był okresem, w którym szczytową popularnością cieszył się strajk kobiet. Wśród tłumów na ulicach polskich miast pojawiało się także sporo znanych osób, a jedną z nich był Robert Makłowicz, który to w mediach udzielał poparcia dla protestów, no i znany jest on ze swoich liberalnych poglądów. O tym, jaką opcję polityczną popiera, może sugerować spotkanie z posłem Koalicji Obywatelskiej Pawłem Kowalem. Na fotografii wykonanej podczas tego spotkania internauci odkryli jeden mały, ale dość istotny szczegół. Poszło o bransoletkę Roberta, na której to miał kwadraciki z literami ułożone w popularne sformułowanie i PiS. Oczywiście wywołało to burzę w mediach, gdzie zwolennicy PiSu zaczęli wyzywać Makłowicza, a fani opozycji składali gratulacje. Nie jest to jednak pierwsza akcja tego typu, gdyż w 2018 na swoim oficjalnym profilu dodał zdjęcie w koszulce z napisem Konstytucja, kojarzonym jednocześnie z protestami KOD-u. Pewnie niejednokrotnie mieliście okazję widzieć na sklepowych półkach produkty spożywcze sygnowane twarzą Roberta Makłowicza. Jednym z ciekawszych przykładów jest piwo Fortuna Arce IPA, którego wyróżnikiem był dodatek soku z mandarynek, który to Makłowicz pozyskał z chorwackich sadów, a piwo to uzyskało brązowy medal w konkursie Craft roku 2022. Jednak był też jeden produkt, który nie przyniósł Robertowi dobrej opinii. Były to niesławne kanapki z serii Makłowicz Selekcja, które były sprzedawane na stacjach benzynowych BP. Zostały one dość mocno skrytykowane w filmiku użytkownika Maciej Je, a dodatkowo portal poptown.eu wymienił skład kanapek zawierający mnóstwo konserwantów i niezdrowych dodatków. Nie wiadomo, na ile on miał swój udział w ich promocji i co sądzi o ich krytyce. Niesporczaki to malutkie zwierzęta bezkręgowe, których wielkość wynosi od 0,1 do 1,2 mm. Słyną one z niesamowitej zdolności do przetrwania nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Ich długość życia nie jest kwestią jednoznaczną, gdyż teoretycznie mogą one przeżyć 9 miesięcy, lecz potrafią w trakcie żywota zapaść w swojego rodzaju hibernację zwaną kryptobiozą, podczas której nawet przez 30 lat potrafią nie jeść i nie pić, a dodatkowo się nie starzeją. Potrafią wtedy przetrwać choćby próżnię, promieniowanie UV, wysokostężony kwas siarkowy lub dwutlenek węgla, oraz temperaturę od 150 stopni na plusie aż po minus 273, czyli absolutne minimum. Ale po co o tym mówię w icebergu o Makłowiczu? Otóż na początku obecnego roku naukowiec z Krakowa Daniel Stec odkrył nowy gatunek niesporczaka, który nazwał Mesobiotus Makłowicz na cześć Roberta Makłowicza, który to, jak wiemy, także pochodzi z Krakowa. Patron nazwy nowego gatunku odniósł się do tego faktu, nie ukrywając dumy z takiego wyróżnienia i podziękował odkrywcy. Wielokrotnie mówiłem Państwu, jak ważne jest odpowiednie umycie składników przed rozpoczęciem przyrządzania. Niestety są brudy, których nie da się zmyć. Ja na przykład urodziłem się niestety Polakiem. Tego brudu nie zmyłaby nawet ciepła woda. Takie słowa przypisane Robertowi Makłowiczowi zaczęło biegać polski internet w czerwcu ubiegłego roku. Jednak każdy, kto ogarnia memy, wie, że tak zwane cenzo, w których się dopisuje znanym osobom kontrowersyjne cytaty, istnieją już w naszym kraju od dobrych 15 lat. Ten mem najpewniej wzorował się na tym, w którym autorem słów miał być rzekomo Jan Paweł II, z tą różnicą, że papież miał zamiast ciepłej wody używać święconej. Ale nie zapominajmy, że wiele osób nie potrafi odróżnić parodii od rzeczywistości i od razu rozpętała się burza. Krytycy zaczęli zarzucać Makłowiczowi ojkofobię i domagali się wycofania jego programu z telewizji, na co Robert zareagował tłumaczeniem, że nie jest autorem tych słów i planuje pozwać autora mema do sądu. Wielkie Gotowanie było happeningiem, który odbył się niedługo po zwolnieniu Roberta Makłowicza z TVP. Na fali oburzenia powstało wydarzenie na Facebooku o nazwie Wielkie Gotowanie pod siedzibą TVP i miało polegać na proteście przeciwko działaniom telewizji wobec Makłowicza poprzez happening polegający na gotowaniu potraw. Do udziału w wydarzeniu zadeklarowało się prawie 30 000 osób, jednak nie zapominajmy, że jesteśmy w Polsce i tu się protestuje tylko w internecie, gdyż realnie na miejscu pojawiło się osób kilkadziesiąt. Rozstawili oni prowizoryczne stoiska, na których przyrządzali potrawy i według relacji cała impreza oprócz drobnej spiny z pracownikiem TVP przebiegła spokojnie i była przyjemnym piknikiem. Sam Robert Makłowicz mimo zaproszenia nie pojawił się na wydarzeniu, ale pochwalił pomysł tego protestu. Robert Makłowicz nienawidzi słowa smacznego. Tak, słowo, którego powszechnie używa się na co dzień podczas podawania posiłku, jest uważane przez niego za wyjątkowo niestosowne i wręcz powinno się go ustawowo zakazać. O ile ustawa zakazująca tego słowa to pewnie tylko rodzaj żartu, w wywiadzie dla Onetu powiedział: u mnie w domu też nie wolno było mówić smacznego. Proszę zwrócić uwagę na konotację tego zwrotu. We wszystkich innych językach życzy się dobrego apetytu. W przypadku tego drugiego sformułowania życzy się biesiadnikom tego, by mieli siłę i apetyt zjeść to wszystko, czym ich ugoszczono. Rzecz ma się zupełnie inaczej przy polskim odpowiedniku. Zwrot smacznego ma w sobie już bowiem zastrzeżenie: życzę wam, aby to okazało się smaczne. Czyli dopuszcza również taką hipotezę, że to, co jest podane na stół, może być niesmaczne. Jest to całkowicie postponujące dla tych, którzy to jedzenie przygotowali. Tak samo jak postponujące jest domaganie się soli i pieprzu. Słowo smacznego ma w sobie właśnie ten pejoratywny wydźwięk. Słuchajcie, no my coś tu mamy, życzę wam, żeby to było smaczne. A przecież to oczywiste, że jeśli kogoś czymś częstujemy, to to powinno być smaczne. W dodatku twierdzi, że wynalazł nowatorską metodę kiszenia. Kiszenia podwójnego. OLX to popularny portal z ogłoszeniami, który w 2021 roku wypuścił serię filmików przestrzegających przed oszustami internetowymi. Prowadzącym tej serii miał być Robert Makłowicz, ale nie była to zwykła nudna reklama, a naprawdę ciekawa seria. Robert prowadził te klipy w identycznym stylu, jak robi to w swoich programach telewizyjnych, i wplótł tam nieco wątków kulinarnych. Widać w klimacie tej reklamy, że sam Robert nieco sobie żartuje z własnej twórczości. Kampania ta zdobyła w większości pozytywne opinie i tak, chciałem ją dać do iceberga o reklamach kiedyś, ale wiedziałem, że przyjdzie kolej na Makłowicz i postanowiłem mu coś zostawić. Bazar Różyckiego to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w Warszawie. Ten obecnie zanikający obiekt znajdujący się na warszawskiej Pradze miał swoją charakterystyczną potrawę, jaką były pyzy z mięsem. Nie mógł więc Robert Makłowicz zapomnieć o pyzach, nagrywając odcinek w Warszawie, jednak nieco przecenił swoje możliwości. Zrobienie ciasta na pyzy stało się tak kuriozalne, że w trakcie nagrań Makłowicz wysłał ekipę po mąkę, a jego poczynania korygowały lokalne babki. Jak mówił w trakcie odcinka, musiał mąkę ziemniaczaną dosypywać 40 razy, a absurdu dodawały ironiczne podpisy u dołu ekranu. W końcu po 3 godzinach udało mu się ukończyć potrawę, a ja po obejrzeniu tego odcinka tak zniechęciłem się do próby zrobienia pyzów, że zamiast tego po prostu poszedłem na Bazar Różyckiego kupić sobie gotowe w knajpie. Sezon 19 programu Makłowicz w podróży był dość specyficzny. Wynika to z faktu, że nagrano go zaledwie 5 odcinków, ponieważ w trakcie nagrań doszło do wspomnianego już wyrzucenia prowadzącego z TVP. Jednak to, że nagrano ich 5, nie oznacza, że one były wyemitowane. Według Wikipedii wypuszczono 2 odcinki, chociaż Makłowicz twierdzi, że był tylko jeden. Cała reszta odcinków zalegała w archiwum obrażonego TVP, które dopiero 3 lata później wpuściło do ramówki brakujące epizody, jednak w ich serwisie VOD nie widnieje nic poza pierwszym odcinkiem. Na szczęście użytkownik Peter Fox, o którym wspomniałem w segmencie z wysłał mi maila, w którym powiedział mi, że na chomiku da się te odcinki znaleźć. Obstawiam, że do wyimitowania TVP zostało zmuszone z powodu jakichś zapisów kontraktowych, co może sugerować fakt, że Makłowicz był w sporze z TVP o brak płatności za odcinki. Wspominałem już, że podróże kulinarne Roberta Makłowicza miały wiele nietypowych odcinków, jednak ten był zupełnie inny od reszty. Bowiem gdy w innych, mimo nietypowego miejsca gotowania, sama rzecz skupiała się na prezentacji kuchni danego regionu, tak tutaj prowadzący robił zwykłego hamburgera w Burger Kingu. Po jego stylu wypowiedzi widać było, że podchodzi do zadania nieco ironicznie i obstawiam, że pewnie ten segment był sponsorowany w jakiś sposób przez Burger Kinga. Szukałem więcej informacji na temat tego odcinka, jak on powstał i czy ta współpraca była dla Makłowicza jakąś obrazą, jednak nie udało mi się nic znaleźć. Proszę cię bardzo, Ferdusiu. Ja to nie smakuje mnie. Tak? Dlaczego? Niezbyt dobre. Niedobre? Niedobre. W odcinku podróży kulinarnych Roberta Makłowicza pod tytułem Wakacje ze smakiem prowadzący jako jedno z dań przygotowywał omleta z jarzynami. Podał to danie swoim synom, którzy wówczas byli małymi dziećmi i nie szczędzili w słowach, mówiąc, że omlet im nie smakuje i jest za dużo w nim przypraw. Makłowicz zakończył program stwierdzeniem, że tak to jest, jak poda się dzieciom coś, co nie jest hamburgerem z budy pełnym konserwantów, i ciekawy jest fakt, że ta scena nie była wycięta. Po latach jeden z synów miał wyznać, że podobno ktoś mu dał 50 zł, żeby tak powiedział, aby strollować prowadzącego. Nie wiem, na ile było tak naprawdę, a na ile to miała być wymówka dla wpadki z planu, bo w najciekawszym momencie Robert przerwał wypowiedź. Panowie, no i właśnie, opowiedzcie, czy to było naprawdę niedobre. Nie, dali mi 5 dych, żebym powiedział, że to było niedobre i spytali się... Tata się spytał, dlaczego to jest niedobre, a ja wtedy wymyśliłem, że przyprawą, która jest niedobra, to były jajka. Ale miałem wtedy chyba 7 czy 8 lat. Jajka nie są przyprawą. Dokładnie. Ja z ręką na sercu nie pamiętam. Nie pamiętam. Ja pamiętam, nie. Ale zmilczę. Nawet wiem, kto to był. No to pozostawmy też słodką tajemnicą. Z jakiegoś powodu pierwsze 9 odcinków programu Podróże Kulinarne Roberta Makłowicza ma zupełnie inny tytuł, a mianowicie w 80 dań dookoła świata z Robertem Makłowiczem. Rozumiałbym fakt, gdyby cały pierwszy sezon nosił taki tytuł, a później twórcy uznali, że jednak ta nazwa im nie pasuje, ale tutaj nazwa programu została zmieniona z odcinka na odcinek. Nigdzie nie mogłem znaleźć powodów tej zmiany, lecz pojawiła mi się pewna rzecz, która być może jest powodem zmiany nazwy, ale to tylko moje domysły. Otóż rok przed premierą programu, czyli w 1990 w 1997 roku wyszła na rynek książka kucharska o identycznym tytule autorstwa panów Bogusławskiego, Chwiszczuka i Łebkowskiego, więc być może poszło o prawa autorskie do tej nazwy, podkreślam, że tylko zgaduję. Kilka miesięcy temu doszło do sytuacji, która mogła zrujnować opinię społeczeństwa o Robercie Makłowiczu. Okazało się, że jedna z firm naciągających starszych ludzi na przepłacone produkty na tzw. pokazach wmówiła dziadkowi fanki Makłowicza, że jeśli kupi produkt rehabilitacyjny za olbrzymią kwotę, to dziadek w nagrodę będzie mógł spotkać się z Robertem Makłowiczem. Nie wierzycie? Zobaczcie sami, co o tym sądzi bohater dzisiejszego filmu. Wołów pamiętam z legendarnego niemal napadu na bank. No i tutaj jest mowa no nie tyle o napadzie na bank, o skoku na kasę biednych ludzi, seniorów. Nie mam nic wspólnego z rzeczoną firmą, z rzeczonym dżentelmenem. Dżentelmenem chyba jednak w tym wypadku nie bardzo. W ogóle nie mam nic wspólnego z jakimikolwiek akwizytorami. Jeśli ktoś się na mnie powołuje i chce wam cokolwiek sprzedać, garnki, sprzęt, cokolwiek by to nie było, to wiedzcie, że jest to ściema. Ja z tym nic wspólnego nie mam. Przepraszam, że zostałem w to zamieszany, ale nie miałem o tym pojęcia. Tak, sprawa jest zgłoszona na policję, jak pani pisze, i bardzo dobrze. Wspominałem już o tym, że Robert Makłowicz wydał kilka książek, jednak jedna z nich jest dość nietypowa. Wydana w 2006 roku książka miała być bowiem zapisem z odcinków podróży kulinarnych Roberta Makłowicza. Znajdować się miały w niej przepisy na dania węgierskie, opisy odcinków wraz z ciekawostkami oraz dowcipami. Książka ta jest obecnie niedostępna w oficjalnym obiegu, jednak da się ją zakupić z drugiej ręki na serwisach typu Allegro. Opinie o książce są pozytywne, jednak ich ilość sugeruje, że nakład był niewielki. Niestety nic więcej nie mogę powiedzieć na jej temat, gdyż nie ma żadnych zdjęć jej wnętrza, a jeśli ktoś posiada smak Węgier, to proszę o dodatkowe informacje w sekcji komentarzy. Istnieje teoria, że w jednym z odcinków podróży kulinarnych Roberta Makłowicza o tytule Smak Jamajki prowadzący był w trakcie nagrań zjarany. Świadczyć miałoby o tym miejsce nagrywania, czyli Jamajka, oraz fakt, że prowadzący momentami mówił nieco innym tonem niż zazwyczaj. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale jest on taki nieco cichszy i wolniejszy. Zobaczcie sami. Turystyka to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki jamajskiej. Statystyki twierdzą, że przeszło 70% turystów przybyjących na wyspę pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Za tą teorią miałby przemawiać fakt, że Jamajka jest krajem znanym z Boba Marleya oraz zioła, a sam Robert Makłowicz jest osobą popierającą legalizację. Faktem jest to, że będąc na Jamajce palił blanciora, do czego zresztą przyznał się w jednym z wywiadów. Zdarzyło mi się to parę razy w życiu robić, jak człowiek jest na Jamajce, to trudno nie zapalić, prawda? Jednak to, czy w trakcie odcinka także był skuty, nigdy nie było oficjalnie potwierdzone, lecz na podstawie powyższych faktów mogę rozumieć zasadność tej teorii. Czerwona Łapa stworzyła w internecie na stronach naszej klasy letnią szkołę obsługi telefonu. Uznani wykładowcy Słodki Adaś, Stylowa Wiola, Mistrz Koszalin oraz Norbert Smakłowicz poprowadzili 4 nietypowe lekcje, wszystkie z telefonem w roli głównej. Letnia Szkoła Heja to akcja promocyjna z 2010 roku, która odbyła się na naszej klasie. 4 postacie parodujące znane osobistości przedstawiały różne funkcje zastosowania telefonu. Jak już zauważyliście, jedną z postaci jest niejaki Norbert Smakłowicz. Z jakiegoś powodu do dzisiaj na kanale promotora tej kampanii można znaleźć wszystkie filmiki wykładowców za wyjątkiem Norberta Smakłowicza. Jedyne, co się zachowało, oznaczało to zrzut ekranu jego strony oraz 3 sekundy filmiku widocznego w reklamie. Pamiętam jak przez mgłę tę kampanię i fakt, że filmik z Norbertem bawił mnie najbardziej, jednak nie pamiętam nic oprócz faktu, że smażył mięso z piżmowoła i przeklinał po wywróceniu się składników ze stołu. Posiadał on także swoją minigrę, jednak ona także jest zaginiona i nie znalazłem jej na żadnym serwisie archiwizującym fleszówki. Oznacza to, że jedyna gra komputerowa z uniwersum Roberta Makłowicza przepadła najpewniej bezpowrotnie. Nie znalazłem także żadnych wypowiedzi Roberta Makłowicza ani aktora odgrywającego rolę Norberta, bo jego nazwisko jest nieznane. Podczas jednej ze swoich wypraw do Ekwadoru Robert Makłowicz przeżył spotkanie z szamanem. Ten mu przepowiedział, że zginie w katastrofie samolotowej i żądał $100 za zdjęcie uroku. Makłowicz wynegocjował kwotę na $20 i po szamańskich rytuałach polegających na pluciu w kierunku Roberta alkoholem i okadzaniem go papierosowym dymem, pan Robert miał być bezpieczny. Jednak gdy wracał z podróży, w jego samolocie doszło do bardzo poważnych turbulencji. Dodatkowo samolot pełny był transwestytów, którzy po zdjęciu peruk wyjęli Pismo Święte i zaczęli modlić się po hiszpańsku. Przeżywszy tak dziwną przygodę, Robert Makłowicz uznał, że najlepszą metodą na jego strach przed lataniem jest wypicie flaszki przed lotem i obudzenie się tuż przed wylądowaniem. Robert Makłowicz kiedyś prowadził samochód po wypiciu alkoholu i w przeciwieństwie do Jamajki to nie są tylko domysły, a fakt, który sam opisał w swojej autobiografii Cafe Muzeum. Rzecz działa się w Chorwacji na tarasie łączącej miejscowości Molat oraz Porad. Przeczytam wam fragment książki, który o tym opowiada. Skoro zaś do knajpy można dotrzeć jedynie własnym pojazdem mechanicznym, oczywiste jest i to, że kierowca również pije. Piłem zatem, lecz jakże rozsądnie. Na początek dla obudzenia żołądka jedną rogacicę, do kolacji nie więcej niż pół litra białego wina z wodą, a po wszystkim jeszcze trawarica na trawienie. A przecież absolutny brak policji mógł sprawić, że wypiłbym wina litr, rogacice 3 i rakii 5. Jednak instynktownie pojmowałem, że byłby to wstyd straszliwy, gdybym powodowany bezkarnością uchlał się kompletnie i rozwalił na jednej, jedynej, w dodatku zasadniczo prostej drodze. Rozumieli to wszyscy, więc wypadków samochodowych na wyspie nie notowano. Nie były to duże ilości alkoholu, jednak co o tym sądzicie, pozostawiam już wam. Istnieje jeden odcinek Podróży Kulinarnych Roberta Makłowicza, który został zakazany i nigdy nie trafił na antenę. Rzecz działa się w Łodzi i cóż, był to naprawdę nietypowy epizod. Według fabuły Robert Makłowicz miał trafić do więzienia za zjedzenie dworcowej zapiekanki z pieczarkami, co było czynem haniebnym dla krytyka kulinarnego. Za kratami dostał stanowisko kucharza więziennego i musiał przygotowywać za nieco ponad $2 obiady dla współosadzonych. Robert przygotował więc łazanki, zupę fasolową i jajka faszerowane. Odcinek został zaplanowany na 28 kwietnia 2002 roku, jednak w liście epizodów nigdzie go nie widać. Do tej daty mógłby pasować odcinek Smak Ziemi Obiecanej, który odbywa się wprawdzie w Łodzi, jednak ma on kompletnie inną fabułę. Przez długi czas przemierzałem internet w poszukiwaniu tego odcinka lub jakichkolwiek informacji na jego temat i aż zacząłem podejrzewać, że cały artykuł Gazety Wyborczej był zwykłym fejkiem albo żartem, gdyż poza nim nie było żadnych wzmianek na ten temat. I wtedy kompletnie przypadkiem trafiłem na odcinek programu Kuby Wojewódzkiego z 2005 roku, gdzie Robert Makłowicz potwierdził to, co wyczytałem oraz wyjawił, że telewizja się bała tego odcinka i nie dopuściła do emisji. Jeśli wejdziemy w Dubbingpedię, która jest dość czytelnym portalem, to w artykule o Robercie Makłowiczu znajdziemy informację, że prowadził program o tytule Dania do Podania. Nigdzie nie mogłem znaleźć informacji o jego istnieniu, żadnego, chociaż jednozdaniowego opisu, wzmianki, stacji telewizyjnej czy lat emisji gdziekolwiek, poza tym jednym tytułem na Dubbingpedii. Uznałem, że jedynym źródłem, gdzie będę mógł się czegokolwiek dowiedzieć, jest sam Robert Makłowicz. Napisałem więc do niego maila z pytaniem o ten program i w odróżnieniu od Radia Poznań z Iceberga o reklamach, dostałem odpowiedź. Odpisał mi Wojciech Lewandowski, który jest chyba kimś w rodzaju menadżera Roberta Makłowicza, że nic nie wiadomo im na temat programu o tytule Dania do Podania, ale wyjawił mi, co to może być. Zanim wam powiem, czym był ten program, zerknijmy na postać Wojciecha Lewandowskiego, gdyż jest to postać dla uniwersum Makłowicza dość istotna. Prowadzi on firmę Impresariat Kulinarny, która oferuje event o tej tematyce i w ofercie ma wyprawy kulinarne, w których przewodnikiem jest sam Robert Makłowicz. Wróćmy do informacji o programie. Według pana Wojciecha w latach 90., zanim Robert Makłowicz dostał program w TVP, miał on prowadzić program z Amerykaninem Michaelem Logozo i być może to on miał taką nazwę. Szukałem więc i jedyne co znalazłem to program o tytule Michael Logozo gorąco poleca, który był emitowany na Polsacie w 98 i 99, jednak nie zgadzają się tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, zamiast Roberta Makłowicza występuje z nim asystentka, będąca jednocześnie tłumaczką Michaela. Po drugie, data emisji nakłada się z pierwszymi odcinkami w 80 potraw dookoła świata z Robertem Robertem Makłowiczem. Szukałem więc dalej i znalazłem wywiad z Robertem Makłowiczem z 2003 roku, w którym opowiada, że nagrali 2 takie odcinki pilotażowo dla Gazety Wyborczej, która wówczas planowała otwarcie swojej telewizji, lecz plany porzucono. Taśmy jednak trafiły do TVP i tam jako przerywnik w programie Kawa czy Herbata były one emitowane przez 3 lata. Skoro emitowano je tak długo, to musiało być jednak tych odcinków więcej niż tylko 2. Nie znalazłem jednak żadnego fragmentu Kawy czy Herbaty z lat 90., w których pojawiały się panowie Makłowicz i Logoso. Dokopałem się jednak do filmu pod tytułem Młody Robert Makłowicz robi deser ze starych pączków, który najprawdopodobniej jest fragmentem tego programu. Jednak ten screen to jedyny zachowany ślad z tamtych czasów, gdyż użytkownik, który dodał ten film w 2021 roku, usunął swój kanał. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i zachęcam do dodawania swoich ciekawostek i przemyśleń na temat Roberta Makłowicza oraz subskrypcji mojego kanału.